sposobem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dziś moim i Państwa gościem Filip Dąb-Mirowski, Globalna Gra. Witam Cię serdecznie, Filipie. Cześć, witaj, witam Państwa. Dzisiaj trochę na szybko, na gorąco, bo padła ważna deklaracja, a mianowicie wprowadzamy na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych. To jest kwestia najbliższych godzin, stwierdził dzisiaj premier Donald Tusk. Filip, jak ty oceniasz tą decyzję w dobie no niewątpliwie olbrzymich protestów polskich rolników właśnie na granicy z Ukrainą? Ja już kilka dni temu opublikowałem taki post, w którym no właśnie apelowałem do rządu o wprowadzenie takich rozwiązań, bo uważam, że granica w dobie no, takich, a nie innych okoliczności geopolitycznych jest po prostu naszą przestrzenią strategiczną. I no niestety, no, rozumiejąc i szanując jakby tutaj postulaty rolników, no musimy też stwierdzić, że państwo polskie no, musi kontrolować ten obszar, tak? Widzieliśmy wiele przykładów na to, że no, podczas protestów nie ma pełnej drożności komunikacyjnej. Pojawiają się tam różne osoby, które znamy z aktywności prorosyjskiej. Te emocje są świadomie eskalowane różnego rodzaju prowokacjami. Pojawiają się tam przypadkowe osoby, które mogą przecież prowadzić działalność szpiegowską, dywersyjną. Po tej samej przestrzeni poruszają się transporty wojskowe, transporty humanitarne. No, naprawdę takie bezchołowie no, nie mogło być kontynuowane i w związku z tym cieszę się, że premier no, taką deklarację złożył. Co prawda on tam dodał taką informację, że no, jest to jakby działanie prewencyjne, mające być takim narzędziem do zastosowania ewentualnie w przyszłości, ponieważ no, według niego ta komunikacja odbywa się normalnie. No ale moim zdaniem to jest jednak trochę tutaj osłodzenie tej gorzkiej pigułki dla rolników mimo wszystko, no bo nie ukrywajmy, tak jak mówiłeś, no, sytuacja jest dość trudna też politycznie dla Donalda Tuska, w związku z czym no, on musi tutaj bardzo delikatnie te wszystkie strony zbalansować i no, starać się jakoś wyjść z twarzą z sytuacji i rozwiązać ją. Filip, nie jest wielką tajemnicą, bo ja czytając twoje teksty na Twitterze, ale czytając też opinie innych ekspertów, zabezpieczenie chociażby tych linii kolejowych, no to grono ekspertów apelowało o to już kilkanaście miesięcy temu, bo przecież niepokojące informacje z kolei do nas też docierały. Tylko nie uważasz z jednej strony, że w tym komunikacie dzisiejszym zabrakło jednego, że zabrakło nieco więcej właśnie apelu do protestujących rolników o może większym zaangażowaniu służb w tym w zwalczaniu tego procederu, no, który niewątpliwie występuje, czyli tego nielegalnego tranzytu, czy potem po prostu pozostawiania płodów rolnych na terytorium Rzeczpospolitej, bo mi osobiście tego zabrakło. Tu był tutaj zauważyłem jednak bardziej ukłon w stronę ukraińskiej, w stronę właśnie Kijowa, a nie w stronę polskich rolników. Wiesz co, no ja tak tego nie odbieram. No, ja rozumiem te emocje, które buzują wśród rolników, ale jednak uważam, że przypadki tego, że ten tranzyt gdzieś jest zatrzymywany i rozładowywany na terenie Polski, albo że ten towar wyjeżdża i później wraca, pod pozorem, jak słyszałem tego, że no, dajmy na to jedzie do Niemiec, tam nie spełnia normy, więc wraca do Polski, no to jest niemożliwe. To temu zaprzeczył znaczy, wczoraj minister Kołodziejczak. No dokładnie tak i też stwierdził właśnie, że no, jakby zbadanie sprawy dogłębne no, nie wykazało jakby nagminności takich przypadków. Mogą się pojawiać incydentalne sytuacje, no ale są to po prostu przestępstwa, które są od razu ścigane. Trudno tutaj mówić o jakiejkolwiek masowości i o tym, żeby ten tranzyt no tutaj w bezpośredni sposób oddziaływał na rynek, tak? Bo w pośredni to ja rozumiem oczywiście, bo no te zboża podróżują do Unii Europejskiej, nawet jeśli są sprzedawane we Francji czy w Niemczech, no to zapełniają ten rynek, tak? Zmniejszają liczbę odbiorców dla polskiego rolnika, no to jest jasne. Ale myślę, że tutaj ta narracja protestujących no jest taka dość chaotyczna, bo tak jak no właśnie mówimy, no to miały być te zboża skażone, tak, miały być rozładowywane w Polsce, to jest jakby już pieśń przeszłości. W obecnej chwili takie zdarzenia w zasadzie się no nie mają miejsca. Tak? Ja rozumiem, że ta
ochrona polskich służb no, powinna być jak najbardziej ścisła i absolutnie nie dopuszczająca możliwości jakiegokolwiek przemytu czy nielegalnego wwozu towaru, który nie spełnia norm unijnych, no ale ja myślę, że to ta skala, która jest jakby medialnie sprzedawana, no, jest jednak tylko medialna, a faktycznie jest minimalna. Przepraszam, że jeszcze skończę, bo minister Kołodziejczak faktycznie w Kanale Zero, słyszałem to, no powiedział, że jakby i trudno go tutaj, bo jestem ogólnie dość, powiedzmy, nie jestem zwolennikiem pana ministra, no znamy go z wielu protestów, no i trudno jednak mimo wszystko mu zarzucać, że on jakby jako ten protestujący od wielu lat rolnik, no tutaj nie dochowałby wszelkiej staranności w badaniu tego tematu. Filip, zanim przejdziemy do konsekwencji dzisiejszej decyzji premiera Tuska, zapytam ciebie o jeszcze jedną rzecz, bo ona też wywołała dużo emocji. My też o niej pisaliśmy, ty o niej pisałeś. No właśnie ten wątek prorosyjski, bo ja osobiście również ostrzegałem, że pojawienie się pewnych person na tym strajku, których nazwiska doskonale znamy, ale nie chcę ich tutaj gdzieś wypowiadać. Kogo to jest wina? No z jednej strony rolników, że ich nie pogonili, czy jednak bierność naszych służb, które pozwalają od dłuższego czasu, że taka narracja w polskiej przestrzeni publicznej nadal występuje i nie ma tutaj żadnej konsekwencji w stosunku do tego, do osób, które no jawnie przecież wspierają działania Władimira Putina, informują i przekazują informacje wprost ze Sputnika. Jak uważasz, co zawiodło? No myślę, że tak, no tu masz rację, nie jestem zadowolony z tego, jak nasze służby działają. Wiesz co, to jest kilkupoziomowe. Ogólnie wiadomo, że sytuacja jest skomplikowana, ale jesteśmy w takich uwarunkowaniach geopolitycznych, że gra tutaj kilka czynników. Jednym z nich jest to, że każdy kryzys jest wykorzystywany przez Rosję do grania na swoją korzyść. Jeśli chodzi o państwa Europy Zachodniej, do Zachodu my też się w zasadzie zaliczamy, no to chodzi tutaj o wykorzystanie tej agentury i pożytecznych idiotów i także kształtowanie narracji. I z jednej strony mamy tak, bezczynność naszych służb, zarówno za poprzedniego rządu, jak i za obecnego, faktycznie pobłażanie tego typu aktywności prorosyjskiej. Ja rozumiem, że to jest trudne z punktu widzenia prawnego, ale no, gdzie jest wola, tam się znajdzie sposób i nie chcę tutaj jakby konotacji robić bolszewickich, no ale jednak mimo wszystko myślę, że dałoby się tą agenturę lepiej kontrolować niż to ma miejsce. A druga rzecz jest taka, że no, niewystarczające były też te jakby ta reakcja prawna czy polityczna naszego rządu. Więc to, że rolnicy znajdują się w takiej sytuacji, oni nie muszą się znać na geopolityce i w tych wszystkich zależnościach. Nie muszą znać, kim jest pan P czy pan doktor pewien. Mogą dać się w związku z tym manipulować, bo działają na emocjach. No ale zadaniem państwa polskiego jest to, żeby im to wytłumaczyć, czyli musi być bardzo poważna polityka informacyjna skierowana do społeczeństwa, informująca, jakie są mechanizmy, jakie są działania, tak, co rząd robi, czego nie robi, co robi Rosja, gdzie tutaj leży przyczyna tych wszystkich, ta pierwotna przyczyna tych wszystkich problemów, którą jest oczywiście no, po prostu inwazja na Ukrainę, tak? No, bo to jest jakby pierwotna przyczyna. A my w tym natłoku informacyjnym, natłoku takiej dezinformacji, no, gubimy się i to mnie martwi podwójnie. Cieszę się, że teraz ten jakiś krok Donald Tusk wykonał, no ale myślę, że to jeszcze jest wiele stopni tej drabiny, które powinniśmy przejść i to niestety przejść jak najszybciej. No a Filip, nie jest też tak, że rolnicy zostali teraz, wszyscy rolnicy, wrzuceni do jednego worka takich prorosyjskich działaczy, no bo te transparenty, dwa czy trzy, które się pojawiły, no to tu trzeba jasno podkreślić, to była mniejszość. Ja jak sobie z kilkoma kolegami przeanalizowaliśmy większość tych transparentów, no to te, które wyszły na piedestał i słusznie, że wyszły oczywiście, czy ten ciągnik z sowiecką flagą, to niestety jest właśnie konsekwencja tego, że tego typu osoby, jednostki pojedyncze, pojawiają się na tego protestach, przyciągną uwagę mediów i w świat pójdzie taka, a nie inna informacja. No i o to chodzi, no ale no cóż, musimy też jakąś odrobinę odporności społecznej wykazywać, w tym rolnicy muszą się po prostu pilnować po to, żeby te osoby no nie zawłaszczały tej narracji, nie zawłaszczały, bo to też no powiedzmy jasno, no ośmiesza to z czym walczą, tak?
te ich interesy będą po prostu skrywane za działalnością prorosyjską, mimo że na przykład mają jak najbardziej uczciwe podstawy, tak? No ale no właśnie, no tutaj znowu wchodzimy w tą infosferę. No, trzeba niestety pracować nad świadomością społeczną i to propagować, a jednocześnie no, nie pobłażać środowiskom prorosyjskim, nie pozwalać na taką inwigilację środowisk. No, to się przecież da zrobić. My przyznasz chyba, że no, taką funkcję jakby informacyjną, no to my sami pełnimy, prawda? To znaczy Oczywiście. Różni blogerzy czy agregatorzy newsów, no, staramy się jakby kształtować tą narrację w jakiś sposób. Tak? Odrzucać z niej to, co jest propagandą i przedstawiać temu czytelnikowi w miarę obiektywny obraz. No to może być trudne, bo wszyscy mamy jakieś swoje sentymenty, no ale niemniej my odwalamy tą robotę, a ja nie widzę takiej działalności po stronie państwa. I to jest w dobie, kiedy mamy upowszechnienie social mediów, a za chwilę wejdzie jeszcze nam sztuczna inteligencja generująca realistyczny, fejkowy obraz i dźwięk, no to wiesz, no ja tutaj czuję dużą katastrofę, jeśli nie zacznie się jakieś działanie na poziomie państwowym w związku z tym. Tu 100% racji. Filip, przejdźmy jednak do konsekwencji dzisiejszej decyzji premiera. Co ona de facto oznacza? Co, te protesty przesuną się na zachód, one nie będą dotyczyć właśnie kluczowych dla logistyki, dla zaopatrywania Ukrainy szlaków komunikacyjnych. Jak to będzie realnie wyglądać? No ja bym chciał na pewno, żeby jakby granica była wolna od protestów jakichkolwiek, no, choćby z tego względu, żeby nie doszło do sabotażu, nie doszło do rozlania krwi. No, miejmy świadomość, że wszelkie prowokacje, które jakby dążą do antagonizowania strony ukraińskiej i strony polskiej, no, są idealnym narzędziem tutaj do rozgrywania geopolityki przez Rosjan. Natomiast no, jest dynamiczna sytuacja. W piątek będzie w Polsce Ursula von der Leyen, będzie rozmawiać na ten temat z premierem, z polskimi władzami. W marcu mamy spotkanie w Warszawie polsko-ukraińskie. Tutaj kolejny element tego dzisiejszego oświadczenia Donalda Tuska jest taki, że no, apel prezydenta Zełenskiego no, pozostał bez odpowiedzi. Trudno więc mówić, żeby tutaj Polska jakoś specjalnie szła w stronę, którą Kijów by tutaj oczekiwał, bo mimo wszystko, mimo tego, że rząd się zmienił, no to zauważmy, że no tutaj ta postawa Warszawy niespecjalnie się zmieniła. Nadal jesteśmy od pewnego momentu dość mocno asertywni wobec żądań Kijowa. No i tu cieszy przecież ta też wspólna komunikacja, przynajmniej w dniu dzisiejszym jasno to powiedziane, czyli komunikacja na linii premier-prezydent, bo to też zostało podkreślone. Tak, tak. To faktycznie masz rację, dobrze, że to przywołujesz, bo no cieszy to, mimo tak głębokich podziałów między obozem politycznym prezydenta a koalicją rządzącą, no jednak panowie potrafią się ponad to wznieść i to cieszy, bo powiem ci, to mi się wydaje, że to też widać w takiej nie tylko polityce wobec Ukrainy, ale też wobec Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Przecież panowie razem jadą do Waszyngtonu. Wydaje się, że dość sprawnie rozgrywają sytuację na dwa fronty z Francją i z Niemcami. No tutaj mam nadzieję, że to się utrzyma. No, liczmy na to, bo jednak te najważniejsze dla Polski sprawy no, powinny być wyłączone poza nawias tego sporu politycznego bieżącego, a dodajmy, że no, jeśli to są dwa ośrodki władzy jakby o przeciwstawnych zapatrywaniach i one współdziałają, no to zwiększają swoje możliwości, wachlarz dostępnych działań, bo teraz Donald Tusk może przecież zawsze robić z Andrzeja Dudy tego złego policjanta i na odwrót, tak? Czyli zawsze mają tutaj wsparcie negocjacyjne, to jest bardzo korzystne ułożenie, jeśli tylko nie dochodzi do prawdziwego konfliktu, który wszystko blokuje. Także mamy dynamiczną sytuację, bądźmy dobrej myśli, chociaż tak szybko tego problemu nie da się rozwiązać, bo wiemy dobrze, że tak naprawdę chodzi o nowy, zielony ład i no klucze tutaj do rozwiązania kryzysu leżą pewnie w Brukseli, a nie w Polsce czy nie w samej Ukrainie. Trochę negocjacji, ale więcej spokoju i odciążenie granicy z tego sporu myślę tutaj pomoże w uspokojeniu emocji.
Bacznie przyglądamy się temu, co się dzieje. Ja się, Filip, niestety obawiam, że ta decyzja dzisiejsza, no według mnie też słuszna, ta granica i ta infrastruktura krytyczna właśnie na naszej granicy powinna być objęta większą ochroną, ale decyzja ta spowoduje prywatnie, ja tak uważam, jednak duży, znacznie większy protest na ulicach pewnie Warszawy gdzieś w przyszłym tygodniu. To jest taka moja prywatna opinia, ale zobaczymy, co przyniosą najbliższe dni. My się bacznie temu przyglądamy. Państwo, jeżeli interesujecie się tematem, odsyłam na media społecznościowe Filipa, do których link znajdziecie w opisie tego materiału. Zachęcam oczywiście do śledzenia cały czas trwającej relacji na WarNews.pl, a moim i Państwa gościem był Filip Dąb-Mirowski, Globalna Gra. Filip, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, do usłyszenia. Sponsorem programu były Militaria.pl.